Radio kończy. To co oni tam? To oni tam? Bardzo, z bardzo głębokim wejrzeniem w no on mówi to do ludzi. Tysiące słuchają, to może dlatego tak wolno, ale ja nie lubię jak ksiądz marudzi. Na czele kościoła, jako najwyższy pan. Kościół to jest zbór, to w sąsiedniej audycji słucha. Pragmatyzm. Nadzieja ma sens, jeżeli się jest człowiekiem pragmatycznym. Myśli pan, że takie połączenie, taka zbieżność czyni, że nadzieja ma sens, a dla tych, którzy są romantyczni, nadzieja nie ma sensu? Ale robią się wygodni. Nadzieja i wiara. Wierzę, że Bóg wszystko za mnie załatwi, tak? Mam nadzieję, że nieważne co zrobię, to i tak Bóg za mnie załatwi. No nie, nie, tak prosto to nie jest ujęte. Musimy się zasłużyć. Musimy kupić los. Nie tak, ale ja mam, spotykam się z taką właśnie bardzo częstym przełożeniem, że ktoś mówi, no tak, no co to ma znaczenie, co ja robię, jak to i tak Bóg... No, ale w tym układzie istnieje również pojęcie grzechu i kary za grzechy. Czyli to jest takie myślenie grzechu. Ale to jest teologa by trzeba. Trzeba by teologa, ale to jest tak, że no, słowo nadzieja no, ma te konotacje religijne. Czy chcemy, czy nie. Ale na tym jest zbudowana między innymi religia. We wszystkich rozmowach ja uważam, że bardzo łatwo przejść taką granicę, przesady. Jeżeli będziemy tą nadzieją się tak epatować cały czas, że mamy nadzieję na wszystko, a nie podbudowywać pragmatyzmem, konkretnym działaniem, to ta nadzieja jest taka nikła, taka mało sensowna. Bo to tylko takie marzenie, a nie nadzieja. No ale chyba pan nie powie, że pan jest wolny od nadziei. Nie. Tylko dlatego muszę dołożyć do tego dość konkretne działania, do tej nadziei. Nie? Ale to każdy z nas musi zarobić na bułkę, zarobić na drugą bułkę, a przy tym może mieć nadzieję na wiele innych doznań. W sferze chyba bardziej duchowej, bardziej no, intelektualnej. Mam nadzieję, że jutro pójdę do teatru. No, mogę mieć taką nadzieję. A dlaczego miałby pan nie pójść? No nie, wystarczy to... wyjść z domu, obrać właściwy kierunek, nie, jeżeli nie. Scena nie jest na urlopie, nabyć bilet i... Chyba, że nie ma biletów. Dobra. To są wejściówki. Taką mam ostatnią już myśl, już nie będę dłużej. Profesor Religa, może to nie w kwestii nadziei, bo prawie że pewności, mówił tak. Mam nadzieję i już jestem pewny, że ludzie będą już niedługo żyli 120 lat, ale zmarł za rok. Zgoda, ale jeszcze wracając do pańskiego teatru, jest takie powiedzenie, dla chcącego nic trudnego. No więc dlatego ja powiedziałem, do nadziei trzeba dołożyć pragmatyzm, chcieć, tak? Żeby ona się spełniała. Taka nadzieja dla własnej nadziei, no nadzieja, że nawet to wyleczenie, to jednak trzeba dołożyć dużo pracy, żeby być wyleczonym, żeby jednak... Ja pana wspieram, panie Kazimierzu, bo rzeczywiście to nie jest tak, że wymyślimy coś i to samo ma spaść z nieba jak manna. Nie, no, trzeba się napracować troszeczkę. No, dziękuję bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Proszę państwa, moja i twoja nadzieja, grupa Hej, to słowo zawsze artystów obligowało do różnych działań. RDC Radio dla ciebie. Ale generalnie była bardzo taka, powiedziałbym, liryczna, spokojna i zadumana. A tymczasem ten nowy album zatytułowany Flower Box no, jest albumem stricte rockowym. Oczywiście, jak to Andersa jest osadzonym bardzo solidnie w bluesowej tradycji. Srowym, nie rockowym. Celem brytyjskiego wywiadu. Kiedyś to na tym w łazienkach na tym wyspie to zespół Wojska Polskiego przedstawiał musicale i był Jesus Christ Superstar. Na boso śpiewał i rockowo. To ja rozumiem, że Jezus Chrystus na boso, rockowo. Ale to na temat, a takie rockowe to się pocali w dupę. Zabójstwa Rasputina też mają luki i niedopowiedzenia.